dzisiejszym odcinku powiem, pokażę wam i powiem wam, jak zrobić backflipa. Backflip jest dosyć łatwą sztuczką. Więc tak, co potrzebujemy, żeby zrobić backflipa? Potrzebujemy mieć miejsce, w którym... No, wybicie to wiadomo, jak kto woli. Natomiast lądowanie uważam, że musi być duże, szerokie, bezpieczne. Miękka ziemia, gdzieś gąbki. No i co? Znajdujemy takie miejsce. Rozpędzamy się na hopę. Odchylamy się lekko do tyłu. Lądujemy. Nic trudnego. Myślę, że dacie radę. Siemanko. Witam ponownie. W dzisiejszym odcinku nauczę was, jak zrobić 3-6. Jednakże, że jest to nasze kolejne spotkanie. Tak więc nie będę was uczył zwykłej 3-6. Będzie to 3-6 z dropa. Wiadomo, drop przede wszystkim. Długi najazd, spokojnie, żeby można było się skoncentrować przed wykonaniem tej sztuczki. Dlaczego lądowanie jest ważne? Ponieważ jeżeli się wywrócisz, będzie bolało trochę bardziej niż na hopie. Więc tak, również najazd musi być długi, tak żebyście mogli się spokojnie zastanowić. Nigdy tu nie tankowałem wcześniej. Cóż, widzelek. Bogactwo. Tylko czy zadziała teraz jest pytanie. Wrzuciłem za 5 dych, no i czekam. O! O! Leci. No i cóż, 3-6 jak 3-6. Spokojnie trzeba szarpnąć, ale tak, żeby wam nie rzuciło. Prawie jak na hopie. Siema. Dzisiaj nauczę was, jak zrobić tailwipa. Powiem, gdzie najlepiej to zrobić. Tak więc tailwip jest raczej prostym trikiem. Musisz kopnąć rower, obrócić go, złapać i wylądować. Słyszycie, jak to jest. Teraz, jeżeli chodzi o miejsce, najlepiej znaleźć sobie taką małą, niedużą hopę, na której nie będziecie bali się latać. Do tego będziecie pewni, że w razie ewentualnej gleby lądowanie będzie spoko. No i poskaczycie na niej parę razy, poczujecie ląd. Gdy ogarniecie to wszystko, spróbujcie tam tailwipa, jak wyjdzie, to spoko. Gdy stwierdzicie, że ta hopka już jest dla was, nie jest dla was wyzwanie, wtedy pójdziecie w jakieś inne miejsce i tam spróbujecie swoich sił z tailwipa. Spróbujcie.